Oto jeden ze sposobów przedstawienia liczby 37. Liczba 37 ma na pozycji dziesiątek trójkę. To znaczy, że ta trójka dosłownie oznacza 3 dziesiątki. Jak się dobrze przyjrzycie, to tu jest dziesiątka, tu jest dziesiątka i tu jest dziesiątka. Trzy dziesiątki, albo inaczej mówiąc, 30. Każdy z tych słupków to dziesiątka. 10 elementów. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siódemka znajduje się na pozycji jedności i oznacza ona dosłownie 7 jedności. I tak mamy to tutaj narysowane: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Możemy zatem powiedzieć, że 37 równa się 3 dziesiątki dodać 7 jedności. Zastanówmy się teraz, co się stanie, jeżeli będę chciał dodać coś do liczby 37. Ile by to było 37 dodać 2? Ile by to było dziesiątek i ile by to było jedności? Dodajemy 2, czyli dodajemy dwie jedności. No to dodajemy 1, 2. Jaki otrzymamy wynik? Ciągle mamy nasze 3 dziesiątki. Zapiszmy to. 3 dziesiątki. Ale mamy teraz inną liczbę jedności. Mamy teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jedności. Inaczej patrząc, tu było 7 jedności, dodać te dwie jedności to daje nam razem 9 jedności. Albo jeszcze inaczej patrząc, 37 dodać 2 równa się 30, 30, 9 jednostek. Dokładnie tak to wygląda na tym rysunku. Tu mamy 30, dziesiątki, a tu mamy 9 jednostek. Co razem daje? 39. Tutaj jest 39 kwadratów.